Dzień 32. Robienie napadów aż do premiery GTA 6. Ziki podłoga LOL 8387 napisał: wyzwanie, napad na Cayo Perico, ale najpierw idziesz po główny cel, a później napełniasz torbę. Dodatkowe utrudnienie to zgarniasz tylko trawę. Powodzenia. To jest zdecydowanie duże utrudnienie, no ale spróbujmy. Na poziomie hard niestety. Tak się akurat złożyło, więc będzie jeszcze trudniej. Słyszałem, że ludzie tak robią, że właśnie zbierają główny cel, a dopiero potem napełniają torbę, ale to jest kompletnie bez sensu, bo jak wyjdziemy z rezydencji, no to od razu nas będą ganiać. Więc alarm to jest raczej kwestia czasu. Wziąłem oczywiście sobie kosatkę jako punkt wejścia, no bo w ten sposób najszybciej dostanę się do rezydencji. A potem będę mógł zwiedzać wyspę. Czemu tak jest Ja pierdolę! Tym razem się uda. Transport, kostka, powoli. Punkt infiltracji. Tutaj muszę wybrać tunel odpływowy, a nie pierwszą opcję. A cała reszta już jest ok. Jezus Maria. Dobra, gitara, jedymy. No i teraz raczej jestem w odpowiedniej lokalizacji. Sprawdźmy to, tak jest, płynę wprost. A właśnie wtedy się od razu skapnąłem, że coś jest kurde nie tak, bo musiałem płynąć w bok, tak mi gra sugerowała na mapie. Teraz jest git. Ostatnio w komentarzach no szukałem wyzwań nowych, nie? Żeby uzupełnić mój folder, który, mogę wam nawet powiedzieć teraz, w ramach ciekawostki ma... Czekajcie, jak będzie animacja jakaś, to wam powiem. Dobra, teraz jest chwila przerwy. Więc wchodzę w folder wyzwania, zaznaczam całą zawartość i w środku znajduje się 94 screenshoty, czyli 94 wyzwania, których będę chciał się w przyszłości podjąć, nie? Więc sobie właśnie wybieram z tego folderu i oczywiście z komentarzy, bo tak mam takie coś, że wybieram sobie jakiś dzień w tygodniu i mówię sobie, dobra, zrobię teraz screenshoty wszystkich zaległych komentarzy, nie? I zbieram je do tego folderu, nie? Więc jeżeli nie daję pomysłu na materiał, no to wchodzę w folder wyzwania i tam zawsze coś się znajdzie. Znaczy pomysły na materiał, no pomysły są od was cały czas, więc... Nie wiem co ja gadam. Aha, zajebista pogoda. Kozacka. To się bardzo rzadko dzieje. Dobra, więc zdejmujemy tego. Tego także. Teraz bierzemy naszą broń do łapy. Wlo mi hełm założył? To on cały strój założył, kiedy wchodzę do basenu. Ale jaja. I teraz tak, czekamy na gościa. Zapraszam, zapraszam. Jeszcze trochę. Chyba styknie. Więc gościu dostajesz w pierdziel. Teraz jeszcze gościu jest tu. Proszę podejść, bliżej, bliżej. Tutaj, w tym miejscu, dokładnie. Tutaj sobie stań. Dziękuję bardzo. No i teraz możemy zająć się głównym łupem. I dopiero potem będziemy zbierać. I jeszcze kurde, gdyby gościu napisał, że mogę zbierać dowolne rzeczy, to byłoby o wiele prościej. Ale jeżeli będę musiał tej trawy szukać, to trochę się zejdzie. No bo trawa się za często nie respi. Znaczy, respi się w sobie często, ale no rzadziej niż pieniądze. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Dobra. I jeszcze tu jest sejfik. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile? 20 000 będzie. Kurde no! 78! Rekord polski mniej więcej. Został ustanowiony w tej chwili. Ta, wracając. Ktoś w komentarzu napisał, że takie wyzwanie, żebym zrobił napad bez mówienia ciekawostek i bez... bez żartów, nie? To jest w ogóle unwykonable. Ale no, może kiedyś się tego podejmę. Aha! Ale tylko dwa były złe! Ale jaja! Normalnie idealne podejście do speedruna. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Lel! No chodź, 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 chodź. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Dzięki. To jest w ogóle ciekawe, że w rezydencji mamy najlepszy łup, w sensie główny cel. Dlatego mamy złoto, czyli też najlepsze rzecz do zbierania. Do tego jest kasa, czyli najgorszy łuk do zbierania. I jeszcze są obrazy, które są tak powiedzmy po środku, nie? I w ogóle ja robię te Cayo z taką nadzieją, że trafią mi się dwa obrazy w rezydencji, w biurze w sensie. I będę chciał speedruna zrobić jakiegoś. Ale no dopóki wiecie, jeśli to nie zrespią, no to nie ma szansy na speedruna. No chyba, że speedrun bez tego, bez elity. Ale to bez sensu. W sumie? Nie wiem. Może taki speedrun i taki zrobić. Ale chcę się kiedyś podjąć tego speedruna. Mam pomysł na speedruna z GTA V, z fabuły. Kiedyś. Ale to dopiero wtedy, kiedy będę streamował regularnie. Żeby właśnie zrobić jakiś miesiąc, przez który będę grał tylko i wyłącznie w GTA V i speedrunował. I sobie tak wymyśliłem, że nie ma sensu nawalać speedruna całej gry, no bo to się za długo zejdzie, więc po prostu bym robił speedrun Trevor Present, czyli tylko i wyłącznie blokowanie Trevora. I właśnie przez miesiąc bym nawalał i zobaczylibyśmy, jaki bym rekord ustanowił między pierwszym moim podejściem a ostatnim? No wiecie, o co chodzi. A, między pierwszym a najlepszym czasem, o to mi chodziło. I raczej speedruna bym robił na PC, bo wtedy byłoby prościej, nie? Chociaż na konsoli w sobie też jest pomysł. Bo jest mniejsza konkurencja. Raczej. A to są dwie oddzielne kategorie, nie? Speedrun na PC, a speedrun na PC. Czy ja powiedziałem dwa razy to samo? Jest taka opcja. Chodziło mi o speedrun między PC, a speedrun między konsolami. Dobra, i teraz tak. El Rubio zaraz wystartuje helikopterkiem. Ale zanim to zrobi... Ej, oni wychyli od razu trupa! A nie, helikopter nie wychyla trupów już. Chyba to zostało spaczowane. Ale nie mam pewności, ale chyba tak. Idealnie, nawet nie wiedziałem, gdzie on ma głowę, ale... Już takie mam wyczucie, nie? Jeżeli chodzi o podniesienie gałki, jak wysoko muszę ją podnieść, żeby był head. Tak, nie wiem, gdzie jest mój motorek, więc po prostu zakoszę ten. I teraz tak, tą kamerę sobie zdejmijmy, na wszelki wypadek. I helikopter, czy będzie startował już? Ej, no ty kurwa gnoju. Ja pierdolę! Nie gadaj. Jest alarm! Ja pierdolę! No nie, ale nie fart! No nie ma żadnego wytłumaczenia na to. Dwa helikoptery. Czemu dwa? Aha. Jeden helikopter, zobaczcie, jest czerwony, a drugi jest taki... bardziej czerwony. Ciekawa sprawa. No, zajebiście mi obija. A, ej! Oni nie mogą mi być głównego celu. Główny cel cały czas będzie taki sam. Chyba, że mnie zabiją. Może wtedy się zmniejszy. Rapeliśmy tutaj. A kurwa! A, ale nie mam żyć! A to dobrze. Dobrze, nie będzie co prawda elity, ale wyjdę z rezydencji bez alarmu. Dobra. I teraz bez faili. Wszystko będzie idealnie. A już tutaj helikopter sobie lata. Fajnie. Ale pytanie, czemu gość kurwa na tej wieży jest? Ale mnie nie wykrył. Czy wykrył mnie? Wykrył mnie, bo jest alarm. Dobra, przejeżdżamy go, żeby mnie nie nawalał. Tu ominiamy. I tu. Czy jest? Nie gadajcie, że są puste torby. Znaczy puste... Tak. Ojojojojoj. Tu jedziemy na pełnej. Aha, już nie ginę, ginę. Kurwa, ginę! To było specjalnie, żeby nie było alarmu. I przy okazji wiem, że tam nie ma łupu, więc jestem w stanie po prostu tam nie lecieć. Mogę ten punkt sobie ominąć. I w ten sposób zaoszczędzę sporo czasu. Wszystko jest kalkulatorem. I teraz tak, tutaj na spokojnie. Poczekamy sobie, aż gościu sobie przyjedzie samochodem. I dopiero wtedy go zdejmiemy. I zdejmiemy go, kiedy będzie trochę bliziutko. Dzieci czemu nikt go nie zauważy? Ani gość na wieży, ani jakiś inny patrol, chociaż w sumie ktoś może tu jechać jeszcze z drugiej strony jednak. No nie wiem, ale szansa będzie mniejsza na pewno. Więc poszukajmy. I chyba jest już w miarę git, możemy zdejmować. Tak. Idolo. Helka ciekawi, kiedy zacznie latać. Gdzieś tutaj jak podjadę? Tak, tutaj. Okej. Okay. Tutaj jest szansa, żeby do łupy do zebrania. Więc tak, tych gości zdejmujemy? No raczej tak. Niech poleci. Ten gość tutaj. Jest dobrze, że go wykryją, ale tak jak muszę go zdjąć. Jeszcze tutaj na tej... Tak, są! Jest! I przy okazji Helka mnie widzi. Siemanko Helka. Witam cię serdecznie w moich skromnych progach. Nie zauważyła mnie? A nie, to jest kasa! Tylko bardzo brudna kasa. Następnym razem, jak dostanę takie wyzwanie, to zrobię sobie zwiat i poszukam tego łupu na wyspie. Bo teraz widzę, że są lekkie kłopoty. Może nawet nie takie lekkie. Tutaj jest coś? Kasa! Czemu wszędzie jest kasa? O kurde! Ej! LOL! Dobra, nawet nie wiedziałem, że tu jestem. Ominąłem ten przystanek, to był posterunek raczej. I to kompletnie wiecie, bez myślenia o tym. Przypadkiem. Myślałem, że jadę po prostu jeszcze koło... Dobra. Nawet nie chcę być dobry, a jestem przepotężny. Przypadkiem mi to wychodzi. Tutaj jest kamera. I tutaj musi być mój łup, którego szukam. Tak jest, jest tutaj. Tu nie ma. I tu jest, dobra. I przy okazji mamy tam mąkę, ale mąki podnosić nie będziemy. Aha. Czemu to się nie otworzyło? Trzymaj to. Otworzyło się tak. I teraz się opuściło! Jak to? Jeszcze raz. No bo tak to powinno działać ogólnie, nie? Ale... Podniesione, okej. Okay. No ktoś musi mi pomóc, okej. Okay. I się zamyka! Ej, to jest... Nie gadajcie. Na pewno tego nie spaczowali. Więc wychodzi na to, że ta skrytka działa i da się ją otwierać solo, kiedy jest taka akcja, że jest się tutaj... No kurwa. Przepraszam, wracając. To działa wtedy, kiedy wchodzimy na wyspę i zbieramy lód z wyspy. I później jak wejdziemy do rezydencji, to ta skrytka przestaje działać i potrzebuje 2 osób do odpalenia. A jeżeli gramy solo, to nie potrzebuje 2 osób do odpalenia. Czajcie, o co chodzi. Podjęte. Nara. Tą kamerę możemy zdjąć? Możemy, ale nie musimy, więc ja ją sobie odpuszczę. Bardziej mnie interesuje zdjęcie kamery, która znajduje się tutaj. Dobra. I teraz zdejmujemy gościa tutaj, który sobie siedzi. Ciekawa sprawa. Kompletnie inne rozłożenie przeciwników jest tutaj. A może to jest kwestia deszczu? Że gościu skrywa się przed deszczem. Otwieramy to. I tu jest? Nie! Jezus Maria, ale mam farta teraz, że wszędzie jest mąka. Nara. Kościół. Tych też tutaj zdejmijmy sobie przy tym. Nara. Nara. Ten gościu sobie też może polecić. Czemu by nie? Nara. Moja ostatnia nadzieja praktycznie jest na lotnisku. No i jeszcze tutaj jest jedna skrytka, której nie zahaczyłem. W tym miejscu, to da się solo otworzyć. Raczej tutaj. Ale tam polecę dopiero, jeżeli tutaj się okaże, że nic nie ma. Aha, ok, oczywiście kasa. Zobaczmy. Wejście kurwa na to z tą jebaną kamerą, która się blokuje, to jest wyzwanie ogromne, jak widać. Boże. Dobra, ustawmy lepiej tą. Ale naprawdę, przecież się blokuje kamera, nie jestem w stanie się normalnie wspiąć na górę. Dawaj. Obróć. Dobrze. Tu ktoś wykrył trupa teraz. Jest alarm, zajebiście. A tu jest kurwa kasa. A pierdolę. Zbieram tą kasę. Nie ma nawet jednej kubki tego czegoś na wyspie. Jedynie tam jest opcja, że się zrespi. Ale pewnie się nie zrespiło. Więc pierdzielę to. Zbieram wszystko, co mam pod ręką i uciekam z tej wyspy, kończę te wyzwanie. Zbierę kasę, nawet tej mąci nie będę zbierał. Tylko po prostu ucieknę z tej wyspy najszybciej jak się da. I pierdzielę to. Całe zamieszanie. Bo już nie psycha Sidnik, naprawdę. Za dużo Cayo Perico w jednym tygodniu. I to 2 Cayo Perico pod rząd robię, nie? I z tą kamerą nie jestem w stanie wytrzymać. No. 1 167 000. Tyle w mojej torbie się znajduje. Oczywiście za chwilę będzie mniej, bo mnie obiją. Ale postaram się, żeby obili mnie jak najmniej. To jest gościu. Aha! Oczywiście! 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 Uwielbiam tą grę, że jest dopracowana w najmniejszym szczególe. To wcale nie był Bóg. Wcale. Ani trochę. Uciekaj z tej wyspy. Aha! Ja tym dodo muszę sam lecieć! Obrona przeciwpowietrzna aktywna. Aha! To ja chciałem ją zdjąć! Ja pierwszy raz! Aha! Pierwszy raz się z tym spotkałem! Tu jest ta obrona? W tej wieży kontroli, w sensie? Odpalaj to. Tak. To jest to miejsce, którego szukałem. Dawaj. Nie obijają, ale raczej kiedy będę tutaj hakował, to nie będę w stanie nic zrobić z tym faktem. Będę niezniszczalny. Więc tak, 9 to jest oczywiście to. 1 to jest to. A 2 to nie jest to. Okej. Okay. A, 9 to musi być to. To raczej. Tu musi być to. To raczej. Nie? Aha. Nie no, 9 musi być tutaj. Czyli 1 jest tu. Raczej tu. A tu jest 2. Nie no, kurwa, to nie da się tego zrobić. Aha, no tak. Dobra, easy. Easy, okej. Okay. Jednak się da. Jednak się da. Dobra, idolo. Tylko żeby na mnie nie spadł. A jest to szansa ogromna. I teraz mogę uciekać dodo. Tak? Tak. Dobra. Tylko nie leci nad rezydencją. Okej. No chyba nikt w ogóle by nie planował tak lecieć. Po co? A nie, w sumie. Bo tam chyba jakiś jest skrypt specjalny, żeby nam nie pozwolił wlecieć do rezydencji. No. Tak samo jak Arkonosem lecimy, nie możemy z spadochronem wlecieć do rezydencji. Jakoś gra nas blokuje chyba. Ale już nie pamiętam w jakiś sposób. Bo to jest osobna lokacja. Tak jakby. No i ogarnięte. Finito. Zobaczmy podsumowanie. A najpierw animation. Przekazanie torbation. $5 milionów. Nawet w 4 osoby nie da się tyle wyciągnąć. Przecież. A, i ponad milionów padł. Dobra, to jest idealnie. Może być. Może być. Został nam arkusz do uzupełnienia, więc zajmiemy się teraz tym. Mapa Cayo Perico nas interesuje. Dokładnie ta kolumna i tutaj wpisujemy nasz wynik, czyli 1 milion 3009 dolarów. Tak jest. Taki ciekawy wynik dzisiaj udało nam się uzyskać. I jak teraz sobie zjedziemy w dół, to mamy podsumowanie i wychodzi na to, że dzień 32 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 16 764 717 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.